Hejka, kochani. Dzień dobry. Przepraszam za moją fryzurę, ale miałam czapkę ubraną. Tak mi się włosy elektryzują, że szok. Mój mąż się ładnie przywita. Dzień dobry. Jak tam zdrowka u was? Samopoczucie dobre w nowym roku? Mam nadzieję, że obietnice, lepiej niż u nas. Obietnice jakieś? No, jakieś postanowienia. Do spełnienia macie, czy... Mam nadzieję, że zdrowie lepiej niż u nas, bo powiem wam, że jak tak samo, to... To musi być lepiej, nie? Bo musi. Koniec, powiem wam. Musi. Słuchajcie. Ja już szybko, wiecie, konsumator. My byliśmy tak, z rana byliśmy w wielu miejscach. Mieszka była w sumie. W jednym szpitalu, zarejestrować mnie na rehabilitację, w drugim szpitalu, tak. Znaczy przychodni przy szpitalnej, w szpitalu, zarejestrować mnie na wizytę u pani doktor ortopedy. Następnie... Bo w ogóle zanim wyszłam z domu, musiałam zjeść tabletki przeciwbólowe, bo uwierzcie mi, na prawą nogę dzisiaj nie mogę, nie? Jeszcze jakieś kłucia mi doszły w kostce. Napisałam do tego fizjoterapeuty, do którego jutro miałabym mieć wizytę, co się dzieje. On do mnie zadzwonił. Jak to mówi... Masz. Jak to mówi Artur, jemu już się pomysły kończą, ale kazał mi jutro nie przychodzić, bo ja kupiłam w ogóle tą taką taśmę do co jak to się nazywa? Fizolina. Nie, no mów. Tejpowanie. Do tejpowania, no. Co miałam, byłam w sklepie takim medycznym i wstawiłam wodę na herbatkę. Nie wiem, czy słyszysz, czy nie słyszysz, czy ja ubuchłeś? Ja słyszę. No. Nie radzę ci powtarzać. No. No wiesz, zdrowie masz, ja to... I już praktycznie nie mam tego zdrowia. A chlebek też jest jeden. No i... Dobra, to weź. No i co chciałam wam powiedzieć? No i chciałam wam powiedzieć, kochanie. Że... Jezu, przestań mi ciągle... Siatka przecieka. To ta przecieka, ja nie mogę! Ja nie mogę! Nie no, znowu to samo. No i o. I zaś mam do prania, nie? Patrzcie. No, nie może być normalnie. Czyli autoteza, ale... No tam może jeszcze nie przeciekało, nie wiem. A co to tam cieknie? No próbka albo coś. Dobra, na razie się nie będę tym zajmować. W każdym razie, no widzicie. Czekajcie, ja was tutaj postawię, bo może tak będzie mi lepiej. No, w każdym razie... no... Nie... Zawsze coś. No i kupiłam gdzieś tą taśmę. Byłam w tym w sklepie takim medycznym. Kupiłam za 40 zł. Ale napisałam do niego SMS-a, co się dzieje, że mnie praktycznie wszystko boli, że ja już normalnie choć nie mogę, bo tak mnie w kostkach boli, aż do łydki teraz, wiecie, nie dość, że mnie te pięty bolą, to jeszcze on do mnie zadzwonił, że no w sumie te wszystkie rozcięgna mam masowane i one zaczynają być rozluźniane i to dlatego i mam dać trochę nogom odpocząć i nie mam iść jutro do niego. Nie mam przychodzić do niego, tylko mam iść właśnie do ortopedy pojutrze, bo idę na ostrzykiwanie, wiecie. Właśnie tym kwasem hialuronowym to ma podziałać przeciwzapalnie i coś tam. No i co mogę wam powiedzieć? No i prawda jest taka, że poszłam jedną rzecz załatwić. Rehabilitację, potem to skierowanie do ortopedy na Narodowy Fundusz, ale do tej samej pani, do której idę prywatnie, tylko że wiecie, no ten kwas nie jest refundowany, tylko na to się chodzi prywatnie i to kosztuje dużo, bardzo dużo. No ale nic. A potem pojechaliśmy do kilku sklepów, ale też pojechaliśmy do apteki. Jedna z was poleciła mi Dexac i są tabletki i jest granulat do
sporządzania roztworu doustnego. Ja wzięłam granulat, nie wiem czy... Bo ona powiedziała, że to jest dokładnie to samo, tylko to szybciej, że tak powiem, działa, nie? Więc no wzięłam, dziękuję za polecenie. Nie wiem, no to jest właśnie na niby takie właśnie bóle. Tylko, że wiecie, ja i tak biorę leki przeciwbólowe, przeciwzapalne. Tego jeszcze nie miałam, więc spróbuję, ale no prawda jest taka, że tabletki przeciwbólowe, leki przeciwbólowe nie wyleczą przyczyny. Tak? To jest uśmierzanie bólu, więc ja wiadomo, że żeby funkcjonować w ogóle na co dzień, żeby móc w ogóle funkcjonować, no to ja biorę tabletki przeciwbólowe, bo inaczej to bym w ogóle chyba, słuchajcie, gdyby w ogóle tabletki przeciwbólowe nie istniały, to ja w ogóle siebie w ogóle nie widzę. Bo nieraz w ogóle umożliwiły mi w ogóle wstanie z łóżka, nie? W sensie funkcjonowanie, żeby w ogóle móc cokolwiek zrobić, chociażby po domu chodzić. No ale kupiłam. Druga z Was poleciła mi olej żywokostowy. Ja dostałam w aptece olej żywokostowy z gojnikiem. Też słyszałam, że może być z gojnikiem. To jest właśnie na bóle, żeby sobie właśnie smarować te miejsca bolące, więc ja kupiłam. Też dziękuję za polecenie. Ja słyszałam wiele dobrego. Wiecie, mi się nie chce już wierzyć, że mi takie tam rzeczy pomogą, nie? Jak... No ale kupiłam, dziękuję, będę stosowała. Jeśli chodzi o sól, to ja mam sól, no tam też pisałyście o soli. Ta dziewczyna, która pisała mi właśnie o tym oleju, to pisała, żeby moczyć w soli. Ja mam sól siarkową do kąpieli. To mi polecił właśnie fizjoterapeuta. Ja sobie też moczę. Ja dwa takie opakowanie kupiłam. I też sobie moczę dwa razy w tygodniu te nogi, no i po prostu kupiłam, tak, to wszystko, a jaki będzie tego efekt, nie wiem. I jeszcze byliśmy, najwięcej czasu nam zajęły zakupy tak naprawdę, bo byliśmy w Intermarché, w Aldim, bo w Aldim była promocja na pomidory malinowe, no to pojechaliśmy, bo tam niecałe 13 zł, no to jak w Biedronce tam za 19 albo i więcej, to jest różnica, nie? No to pojechaliśmy najpierw do Aldiego, potem pojechaliśmy do Intermarché, bo w Intermarché, co było? W Intermarché miała być promocja na wątróbkę, ale się okazało, że nie ma, ale i tak było trochę taniej niż w Biedronce, więc kupiłam i wątróbkę całą wykupiłam, która była, i serduszka. I to jest właśnie to, co się przyczyniło do... Serduszka nie, ale wątróbka na pewno przecieka. To jest właśnie to, co się przyczyniło do wyciekania. I pewnie po prostu Artur nie zawiązał siatki. I dlatego tak się skończyło, jak się skończyło. Tutaj mam, to są serduszka, bo tam na wagę były, nie? Aha, i w ogóle w jednym sklepie byłam, w jednej Biedronce i w drugiej Biedronce, w Intermarché. W Intermarché... Bo było tak, że dzisiaj łopatka jest w promocji, ale tylko w sklepach bez lady mięsnej. No a my do tej pierwszej Biedronki pojechaliśmy w ogóle tam, gdzie nie znamy tej Biedronki. I tam była lada, ale za to też kupiłam jeszcze właśnie jeden woreczek tych serduszek na ladzie, bo łopatka się nie opłacała. Bo tylko była za 19 zł, a w sklepie bez lad była za 11 zł, więc tak. Tam, tu w Intermarché, nie? O, widzicie. I o. I tu przecieka, tam przecieka, a w sumie ja nie wiem, co tu przecieka, bo tak naprawdę siatka jest sucha, ty. Nie, no mokra, coś tu jednak wyciekło. No i, czyli tak, trochę serduszek i wątróbki jest z Biedronki, tej, w której była lada, a łopatki tam nie kupiliśmy, a trochę jest z Intermarché, nie? No. I jeszcze kupiłam, słuchajcie, w Aldim dwie cytryny, bo też tam jakaś promocja z gazetki była. I jeszcze w tej Biedronce pierwszej, w której byliśmy, kupiłam sobie dwa takie jabłuszka twarde. Też tam była jakaś promocja. I w drugiej Biedronce już z ladą kupiłam, bez lady, sorry,
Czyli tam, gdzie łopatka jest w promocji, kupiłam, jeszcze dokupiłam żołądki, bo były, bo w tamtych sklepach żołądków nie było, kurczaka. I jeszcze kupiliśmy takie dwa chleby i bardzo dużo łopatki, bo 4, słuchajcie, zaraz wam 4, 8 z 12 kilo tu jest, około 12 kilo, to nie będę wam wszystkiego pokazywać. Ale 12 kilo prawie, że. Dwa serki. Takie. Twaróg taki. Serek taki ze szczypiorkiem. Oraz ogórki kiszone. Dwie mieszanki takie chińskie, tam jakaś też promocja była. Dwa opakowania buraczków, bo mi bardzo zasmakowała ta sałatka z kiszonych ogórków i z buraków, także będę jadła. I taki ryż kalafiorowy. No i tak jak mówię, dużo tej łopatki, bo najbardziej mi na łopatce zależało, dlatego że no barfa trzeba robić, nie ma to tamto, niestety, ale trzeba robić, więc głównie pojechaliśmy właśnie po tą łopatkę, a Artur też bardzo chciał właśnie te pomidory z Aldiego w promocji. No i tak to wychodzi, wiecie, a to jest tak, że jeden sklep jest tu, drugi tu, trzeci tam, apteka tu, także no trochę nam to zajęło czasu. A teraz sobie odgrzałam kapuśniak. No, kapustkę dostałam, słuchajcie, od mamy. I sobie tylko ugotowałam ziemniaki. I mam, to już wczoraj wieczorem zrobiłam. I sobie teraz tylko odgrzałam, nie? No i mam kapuśniak, widzicie. No, tylko przyprawiłam, ugotowałam ziemniaczki i mam. No, także od mamy zawsze dostaję taką kapustkę. A Artur nie może kapuśniaku, bo on kapusty nie może, więc tylko jest dla mnie. On tam będzie się czymś ratował. Kochani, już jest minus 7,5 na dworze stopnia. Wiecie, że jeszcze raz byliśmy w Biedronce, ale bardzo mi się nie chciało. Ale Artur powiedział, że jak chce, to nie ma sprawy, pojedziemy. No, bo wiecie co, jak przyjechałam do domu, to zobaczyłam, że była promocja przy zakupie za minimum 99 zł można było dostać, słuchajcie, jajka, co prawda te mniejsze, bo rozmiar M z chowu ściółkowego, ale 20 sztuk. I tak sobie myślę, ale do wyczerpania zapasów i tylko dzisiaj, nie? I tak sobie myślę, pewnie to będzie za późno, pewnie, bo już jest 17, tam to było 17:40. To pewnie będzie za późno, bo to do wyczerpania zapasów, ale sobie myślę, no nie wiem, ile te jajka tam 20 sztuk kosztują, chyba jakieś 20 zł, około 20 zł, czasami w promocji można dostać tam ileś procent taniej, ale mówię, dobra, tam 20 jajek piechotą nie chodzi, tym bardziej, że zawsze to barfa daje 30-40 sztuk, zależy tam z ilu kilogramów mięsa robię barfa, a teraz zrobię, no bardziej oscyluję przy 40 jajkach niż przy 30, mówię, dobra, to bym tam 10 czy 20 dołożyła i już by było, nie? Mówię, a chodź, bo słuchajcie, no 20 zł, wiecie, też mi nie spadnie z nieba. Mówię, dobra, chodź, najwyżej. Jak nie będzie, to nie będzie, nie będę miała do nikogo pretensji, bo to ja nie zwróciłam na to uwagi. Ja widziałam, że są tam jakieś, jest tam jakaś promocja czy coś, ale ja w ogóle nie zwróciłam na to uwagi. No i pojechaliśmy, no i tłum jak w ogóle nie z tej ziemi, nie? Więc mówię, dobra. No tłum do kasy w ogóle nie, mówię, ale stała pani przy tych kasach samoobsługowych, ale był taki tłok, no nie wiem, co się działo w ogóle, nie? Ale podeszłam do takiej pani i spytałam ją, czy jeśli mam paragon za daną kwotę, czy jeszcze bym
dostała te jajka, ona mówi, no jeśli w ogóle jeszcze są, to tam z tyłu, ale tak mi dała do zrozumienia, że raczej to już jest wątpliwe, no ale mimo wszystko i tak mówi, nie dałoby rady, bo trzeba by było cały ten paragon. No ja rozumiem, że pani tam zapomniała, nie pomyślała, ale trzeba by było cały towar zwrócić, cofnąć cały paragon i nabić to jeszcze raz. Wtedy tak, wtedy bym mogła dostać te jajka, a tak to nie, więc no więc trudno. No, no pojechaliśmy, sprawdziliśmy, ale no trudno, nie? Co tu się odbywa? Ewka, co tu się odbywa? No także... No także trudno. Nie ma to nie ma, by były, to by było fajnie, a no wiadomo, że nie umrę od tego. Ale pojechaliśmy, ale powiem wam, że jak wyszłam z domu, nie, to pożałowałam, że wyszłam. Masakra. Tak zimno. Jeszcze też miałam tutaj włosy związane i ubrałam czapkę, ale no słuchajcie, kłódka od bramy zamarzła, w ogóle nie mogłam odkluczyć. Tragedia. Nie wychodzę już, nie wychodzę, jak nie będę musiała, to nie wychodzę. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, i nasmarowałam już sobie tym olejem nóżki. Praktycznie, słuchajcie, posmarowałam od palców do kolan i jeszcze tutaj, wiecie, kręgosłup lędźwiowy, nie? Niech się dzieje, co chce. Jak ma pomóc, to ja mogę się nawet w tym kąpać, nie? Będę kupowała na hektolitry i po prostu mogę się w tym kąpać. Tabletek przeciwbólowych jeszcze nie brałam, bo wiecie, to jest tak, że... Jak jestem w domu i nie muszę, nie wiem, nigdzie chodzić, tak gdzieś dalej, ale to też jest różnie, bo czasami są nawet takie dni, że nawet w domu jest mi ciężko z bólu wytrzymać, nie? Ale staram się nie łykać tak tabletek przeciwbólowych, tak wiecie. No jak jestem w domu, to staram się bardziej, że tak powiem, oszczędzać się, przełożyć coś tam na jutro, czy no po prostu wolniej chodzić, częściej się położyć, niż łykać te tabletki, więc na razie ja już dzisiaj wzięłam tam dwie inne tabletki i na razie już bym nie chciała dzisiaj brać, więc na razie jeszcze tych tabletek nie brałam. Zobaczymy, co będzie jutro. Jeszcze na noc też się posmaruję. Jeszcze też na noc też sobie pomoczę nogi w tej soli. Bo chciałam wczoraj, ale już wczoraj, wiecie, zjadłam wieczorem te plastry i no jakoś, nie wiem, po prostu tak sobie pomyślałam, byłam w kuchni, coś sobie pomyślałam, że ten, żeby wymoczę sobie nogi, ale jakoś zapomniałam, więc dzisiaj to zrobię. A teraz chcę tutaj u góry właśnie w tej, w tym pokoju, co jest byłą siłownią, tutaj jesteśmy, widzicie, jeszcze rower stoi. Muszę posprzątać i to nie tak, że chcę, nie ma tutaj, słuchajcie, dużo, ale tylko odkurzyć muszę, muszę odkurzyć i kuwata sprzątam, muszę, słuchajcie, tutaj odkurzyć przede wszystkim i wynieść ten drapak do innego pokoju i to praktycznie wszystko, tylko tyle muszę tutaj zrobić. No i też chciałabym tutaj obok jeszcze w sypialni odkurzyć, jak już tutaj jestem u góry. I to jest moje zadanie na dzisiaj, oprócz tego, co już dzisiaj zrobiłam, nie? No bo ja naprawdę dzisiaj bardzo dużo zrobiłam, no załatwiliśmy tyle spraw, pojechaliśmy w tyle miejsc i cieszę się, aha, i jeszcze muszę umyć ten duży pojemnik do robienia barfa i muszę go przynieść z dołu i muszę powykładać mięso, aha, to ja zrobię najpierw, wiecie. Żeby mi się mięso do jutra rozmroziło. Muszę iść umyć ten pojemnik i powykładać do niego mięso z zamrażalnika do robienia barfa. Z nadzieją, że mi do jutra się rozmrozi. No i od tego zacznę. A tutaj później dobrze, że sobie przypomniałam, widzicie. To jest w sumie na teraz ważniejsze niż odkurzenie. Dobra, odkurzyć mogę. Tutaj jest, wiecie, tam 10 minut i ja mam wszystko tutaj posprzątane. Tutaj nie ma nie wiadomo czego. Także dobra, to ja idę. No i tak, i jutro będziemy najprawdopodobniej robić barfę. Ale to tak bardziej chyba po południu. No też miałam taki plan robić pojutrze, ale właśnie, że jutro nie idę na fizjoterapię, bo miałam chyba tam na za 15:10 rano. To sobie myślałam, że może zrobimy barfę po przyjeździe, ale w związku z tym, że nie idę, to na spokojnie, jak mi się mięso rozmrozi,
to zrobimy tego barfa, a pojutrze mam ortopedę, więc dobrze by było, żeby ten barf już był zrobiony, nie? A to też praktycznie nam zajmuje, no, parę ładnych godzin tak naprawdę, jak nic tam nie wyskoczy, wiecie, dziwnego, to jest praktycznie, no, pół dnia trzeba liczyć, zanim to mięso pokroimy, wszystko przygotujemy, zmielimy, później, wiecie, całe te wszystkie muszę suplementy poważyć, dodać, potem wszystko wymieszać z wodą, potem do pudełek musimy to popakować i potem jeszcze do zamrażalnika. Także no, to jest co prawda jedzenie tak przeważnie na cały miesiąc. No teraz jak są maluchy, to tak różnie, wiecie, bo one naprawdę dużo jedzą. W sumie maluchy najwięcej jedzą, dorosłe już tyle nie jedzą, ale no, teraz na przykład na miesiąc nie wystarczyło, nie? Miałam ilościowo tak jak na miesiąc, a nie wystarczyło, więc pewnie teraz też nie wystarczy, chociaż mam trochę więcej tego mięsa niż miałam ostatnio, ale też chciałam rozmrozić zamrażarkę, ale teraz mi się to jeszcze nie uda, bo musiałabym ją na całą noc zostawić otwartą, a jeszcze tam mam jakieś wędliny i takie rzeczy i jeszcze mam parę porcji mięsa mielonego. Więc jeszcze tym razem to się nie uda. Może następnym razem. Tylko że zawsze gdzieś tam coś tam kupię i wiecie, nie wiem. Zobaczę jak będzie. Zobaczę jak wyjmę to całe mięso z zamrażalnika. Zobaczę co tam mi jeszcze zostanie. Bo no powiem wam, że sporo mam tego mięsa pomrożonego, więc... A może mi się uda do mniejszej zamrażarki coś przełożyć, bo w sumie mam dwie, nie? Bo w małym domu i tutaj mam i jeszcze tą dużą zamrażarkę, więc może bym pomieściła. I wtedy może bym na noc rozmroziła, słuchajcie, może by mi się jednak udało, to by była dobra rzecz. Dobra, idę to ogarniać. Idę to ogarnąć i jak to ogarnę, to już będę miała głowę spokojną, będę mogła przyjść sprzątać. Ja to ubrałam, bo słuchajcie, przyjechałam, byłam po prostu, wiecie, już jest ciepło, nie? Ale powiem wam, że byłam taka zmarznięta, że naprawdę kosmos, po prostu kosmos. Powiem wam, że jest tak zimno, ja tak już nie chcę tej zimy. Wiecie, ja sobie twarz zmyłam, bo słuchajcie, ja szłam i mi... Po prostu rzęsy mi zamarzły, nie? Przez ten kawałek normalnie, co ja szłam, nie wiem, to jest tragedia. Dotknęłam kłódkę, to myślałam, że mi palce zostaną przy tej kłódce. No, ja nie wiem, na przykład mój brat teraz mówi, że w Norwegii jest -23, nie? Kumacie to? Tutaj jest -7,5 i ja nie wiem w ogóle, co się dzieje, jak wychodzę na dwór, a tam jest -23. Ja sobie tego nie wyobrażam, nie? Po prostu, ale mój brat wychodzi, on bardzo lubi zimę, bardzo lubi śnieg i w sumie lepiej trafić nie mógł, bo ma tam teraz chyba z 50 cm śniegu i taki mróz, ale to jest, wiecie, no ja, dobra, to niechby tam sobie było tydzień, dwa, ale koniec, nie? A ja wam powiem, że ja nie, ja tylko, ja jestem ciepłolubna, ja... Tam chwilę może, dla mnie zima może być tak tydzień, ale to też taka zima, żeby był trochę mróz i śnieg, ale po tygodniu ma zniknąć. Ja już się wtedy nacieszyłam śniegiem, już jest ok, ale nie podoba mi się to tak, wiecie, że jest najpierw pruszy ten śnieg z deszczem, chlapa jest, teraz mróz, no wiem, że tamten mróz troszeczkę też musi być, ale... Nie, ja już się w tym roku nazimowałam. Aha, i co my jeszcze dzisiaj rano byliśmy? Jeszcze na szczepieniu byliśmy całkiem rano. Jeszcze przed wszystkim pojechaliśmy z maluchami na szczepienie. No, mi czegoś tu mi brakowało. No, mówię, tyle rzeczy mieliśmy załatwione, tyle zrobione i faktycznie jeszcze byliśmy na szczepieniu, nie? No, także naprawdę dzisiaj ogrom pracy mamy zrobione. Naprawdę, czasami są takie dni, że więcej się zrobi niż w całym tygodniu. Ale to tak jak przyciśnie, że jest sporo rzeczy do zrobienia, no to po prostu już trzeba, nie? Nie ma innego wyjścia. No, także powiem wam, nie chciałabym -23. Nie chciałabym -23. Naprawdę, jak sobie pomyślę, mama, ja byłam kiedyś u mojego brata w Norwegii zimą i było naprawdę zimno, ale nie było -23, ale było, no naprawdę była zima. No tam jest, wiecie, głównie zima tak naprawdę,
Ale ja nie, ja już chcę wiosnę, ja już bym chciała, słuchajcie, ptaszki, kwiatki, no ptaszki dokarmiamy cały czas. Właśnie dzisiaj też Artur dał im tą karmę i jeszcze słonecznika mu dam. I powiem wam, że już naprawdę, szczerze, już chcę wiosnę, ja już chcę kwiatki, trawkę, już mam dość, nie? Już mam dość, tym bardziej, że przed domem Artur musiał kuć lód, bo taka po prostu szklanka się zrobiła z tej warstwy czegoś, co nasypało. Potem to było odśnieżone, a potem znowuż nasypało i niby na wierzchu znowuż na to, wiecie, spadł śnieg, ale to pod spodem sam lód. My mamy takie do kucia lodu i Artur to kuł, wiecie, wykuł, bo normalnie można było sobie porządnie zęby wybić. Także, no, także tak, kochani, tak wygląda dzisiejszy dzień, no to mówię wam, nawet nie miałam jak, nie miałam w ogóle możliwości za bardzo nagrywać, bo no bo po prostu tylko tak, w to miejsce, wiecie, najpierw spakować rano wszystko, książeczki, wszystko, kotki do transportera, do weterynarza. Potem wróciliśmy, kotki tylko odstawiłam, zabrałam dokumenty tam, wiecie, skierowania i to wszystko, no to do jednego szpitala, do drugiego szpitala, potem jeden, drugi, trzeci sklep i po prostu no cały dzień w biegu, nie? Cały dzień po prostu na nogach i widzicie. I ja też mówię do tego fizjoterapeuty, że ja nie mogę po prostu chodzić, a ja nie mogę się położyć, bo ja po prostu... No nie mogę się położyć, ja nie mam możliwości się położyć, ja muszę... choćbym miała zaciskać zęby, to ja po prostu muszę być sprawna i ja nie mogę się położyć, bo ja muszę się zajmować wszystkim. Jak się komuś wydaje, że prowadzenie hodowli to jest leżenie i patrzenie, jak kotki rosną, to tak już wam wiele razy mówiłam, to jest w totalnie absolutnym wielkim błędzie. To jest 24/7 i są różne momenty, nie? Są takie, że naprawdę jest ostro, no nie ma jak się, wiecie, wyspać, a są takie momenty, że jest luz i fajnie, i też fajne jest to, że mogę sobie jakby pracę dostosowywać do siebie i mogę sama sobie tutaj zarządzać czasem i tak dalej i wszystkim tak naprawdę, ale to jest 24/7, jakby się komuś wydawało, że nie. No ale najpiękniejsze jest to, że nie mam budzika nastawionego, nie? Że mogę się wyspać, mogę, jak jest taki czas, że chcę się wyspać, to mogę przeważnie się wyspać, no chyba, że widzicie, mam do ortopedy na 7:30, tak jak teraz będę miała w lutym, czy tam coś, no to wiadomo, ale to jest raz na długi czas. Dobra, a tymczasem idę umyć ten pojemnik, idę rozmrażać mięsko. Dobra, wiecie co? Jeszcze postanowiłam pokroić to mięso. Już jutro będzie mniej pracy. Jest 20. No co? Jak mam chęci i wiecie... I nie jest, o, to zaraz idę wstawić do pralki, bo tutaj postawiłam, żeby obciekło, ale teraz wstawiłam do pralki prześcieradło, a to będzie następne. No i tak, wyjęłam z zamrażalnika, umyłam ten pojemnik, wyjęłam z zamrażalnika całe mięso, które miałam. Jest tam no, dużo, bo jest bardzo dużo indyka. Udo, filet, wiecie, bez kości, z uda indyka. Jest pierś z kurczaka, bardzo dużo. Miałam jeszcze trochę łopatki zamrożonej, to też dałam, tam nie wiem, ze 3 kilo jest. Są też jakieś tam kości, szyjki z tego, mówcie, od indyka. Jest kaczuszka, podgardle, także sporo tego jest. Ja postanowiłam pokroić tą łopatkę, bo jutro już będzie mniej pracy, nie? Tej wątróbki sobie troszeczkę oddzieliłam. Artur był w moim domu u Amelki, u Ramboczka i serduszek sobie trochę oddzieliłam. Zrobię z tego jakieś jedzonko dla nas. Nie wiem, serduszek jeszcze nigdy nic nie robiłam, ale zrobię. Dobry wieczór. Dobry wieczór.
A nie widać cię, teraz cię widać. Tak, a tu dobry jestem, wie. Taki mały. Taki mały, niewidoczny. O, tam jeszcze później dam do tego kotka coś. Temu, ten kotek, który tam przychodzi, nie wiem, jak, nawet we Wigilię też mu dawałam święta. Cały czas codziennie coś tam dostaje. Jak możecie zdradzić, macie teraz w tym razie, to macie ciepło tam, zimno. No wiem, może głupie pytanie, no ale... A dla Artura jest najważniejsze, wiecie, kto ile pali, czy ma, ile stopni ma w mieszkaniu, no bo to są, wiecie, ważne kwestie, nie? Artur sporządza raport tego, kto zimą ile wydaje na ogrzewanie. No bo powiem wam, że jak jest taki mróz, to jak idzie... No i Ewka znowu mnie zaczepia, widzicie? Stoi na krześle, słucham. Łopateczkę byśmy chciały. A serduszka to nie, nie? Tylko łopateczkę. A serduszka to maluchy jadły, bo ty nie chciałaś. No dobra, dam ci, no. A, i Emilka od razu też. No to już wiadomo. To są normalnie, no. Proszę. Czyś też? Ewka to bardzo lubi taką właśnie łopatkę. Ja zwiększyłem dzisiaj temperaturę na piecu. No. Do 65. A było? Do 63. Nie no, jest naprawdę. Zwiększyłem. A tak węgiel idzie, jak wiecie, jak jest takim mróz, to widać tak różnicę. Zwiększyłem. No. No trzeba na to. No. Co tam dobrego? Jakie tam plany? Mi w kręgosłup wlazło, to mówiłem. No. Teraz jeszcze brakuje, żeby Artura wlazło. Wlazło i nie chce wyjść. I nie chce wyjść. Ale posmarowałam cię, to nic nie dało? Nie, to jest jakieś... To plaster muszę ci nakleić. To jest jakiś tam efekt najbardziej... No, najlepiej to sobie wkręcić, nie? Moim zdaniem to jest nerwoból i tyle. Może być, ale ja już tutaj? Mówiłem. Tutaj ja też mam nerwobóle. Ale ja chcę w kręgosłupie, tak? No, no tak, no w kręgosłupie. Ale, dobra, bo widzę, że... Ja też mam jak między łopatkami, no to jest w kręgosłupie. Ale wiesz, czasami jest coś, że wlezie i męczy. Ale plaster ci nakleja. Dobra, muszę się wam usprawiedliwić. No. Jakiś czas temu... Tak. Tutaj... Nie mam dojścia. To weź tutaj. Jakiś czas temu, idąc... Gdzie to ja podróżowałem? No gdzieś tam, no, podróżowałem. I takie miałem... No, musimy krążyć. I miałem takie jakbym się na pół miał przełamać, nie? Taki ból mnie tutaj przyszedł tam, ale w kręgosłupie, nie? Nie wiem, jakby dysk wyskoczył. Pesel wyskoczył. Pesel ci wyskoczył. No, to taki... I to taki fest pesel. I to tak mi zabolało. No powiem wam naprawdę, no. Kręgosłupie takie. Dobra, weźcie, możecie sobie sami coś tam wkręcić. Ogólnie tak. W Biedronce dużo ludzi. Bardzo. Teraz, no. Co tam żeśmy byli? Ja nie wiem co. Tak jakby miał być koniec świata. Alkohol idzie w górę, to się musicie jeszcze podobnież przez dwa miesiące, bo tam takie zapasy, no ale to wiadomo, nie, z tymi zapasami, no, bo tak czytałem, że nie bierzesz zapasy, to jeszcze tak się nie bójcie, nie, to jeszcze możecie poczekać, ale to już ja coś czuję, że to... Ty już będziesz robił zapasy. Że jak teraz wam powiem i jeszcze te. Ty nie możesz robić zapasów, bo ty teraz będziesz zdrowotnie żył, bo ty teraz będziesz na operację chodził, będziesz się leczył. Będziesz miał bóle kręgosłupa. Ja się boleć za siebie. To ty nie możesz pić alkoholu. Ostro, nie dawać się. No. Musicie być twardzi. Piwa. Milka patrzy na mnie. Mówi, no dajesz coś? Czy się zapomniałaś? Także bierzcie się też w łapy, jakieś tam postanowienia noworoczne. A ty masz? Ja? Przeżyć. No. A, to dużo. Ostatnio, słuchajcie, nie wiem, no bo tutaj nie mogę
To chodź tutaj, no przecież musiałam mi podać. Bohaterem drugiego planu. Nie, bo to wtedy mniej cię słychać. Będzie mnie słychać dobrze. Ostatnio te tam, nie wiem, trzy zimy wstecz. Trzy zimy, nie? No to nie ostatnio, tej, nie? Licząc od tej. No. Raz, dwa, trzy do tyłu. To ja się cieszę, że my przeżywamy to. Albo nie, cztery, cztery. To jeszcze się tak nie cieszy. No co to ten styczeń? Ja się nie, styczeń jest najgorszy, słuchajcie, od kilku lat, nie? Ja się zaczynam brak stycznia. Naprawdę. Wichury, huragany, zawieje, zamiecie. Zaraz jaka choroba się przyplącze, a to, a to tamto, a to no. Do szpitala mnie. Ja już się... Styczeń, Boże. Boże, styczeń nadchodzi. Boże, styczeń. No, także... Oby, no... Aha, a mysza to się bojała, że żeby ten rok się, tamten 2023 skończył szybciej, bo tyle tam... No bo ciągle coś, nie? Jakieś masakry w kółko. Mysza mówi, Jezu, żeby ten rok się w końcu skończył. Ale nie, tak wiecie, skończył, no, żeby w nowym roku było coś lepszego, a nie jeszcze gorzej albo tak samo, nie? Nie styczeń. Nie styczeń. Nie, ten, ja mówię, ten styczeń trzeba jakoś przespać, nie wiem, przeczekać. Jak mlaszczą. A słuchajcie, pamiętacie tą scenę tam z Alternatyw? Co ten Pawlik, nie? On był tam w kotłowni. Był, co się o to mieszkanie starał, nie? Zresztą on mówił. Taka scena była, co... on mówił, najważniejsze to... Nie, to był ten stary. To był... Tak, to był ten starszy. To był ten starszy. To na wózku go wy... No tak, na wózku go wypychali na dwór. I on mówił, najważniejsze to było zimę przetrwać, styczeń chyba. No i tam Ludwika zaraz się jakoś porąbało. Popiłowało. Jak się jeszcze styczeń przetrwało, tak to było jakoś? I to potem już jakoś szło, nie? Bo potem już się troszeczkę cieplej, dni się dłuższe troszeczkę robiły. No teraz te dni są tak, no jeszcze tak... Jeszcze tak, nie widać tak za bardzo, nie? No, ale już jest trochę lepiej niż w grudniu. Na rozbiegu, nie? Na rozbiegu takim, no. Styczeń to zawsze chyba wszystkim wam się kojarzy. Do lutego bardziej się czeka, nie? Tak się kojarzy z takim... To jest taki środek zimy, nie? Zresztą ta zima się ona zaczęła o wiele wcześniej, nie? Dzisiaj. Ostatnio ta nasza, nie? Już chyba miesiąc wcześniej ona się zaczęła zima. No. Jeszcze jesień spała. W listopadzie jesień była i nagle wiesz, liście, a nagle śnieg spadł, nie? A u nas w ogrodzie to tak. Jabłka zostały na drzewach zamrożone. Tak, jak ta, tak, normalnie, na drzewach zamrożone. Ten niespodziewany atak zimy przyszedł. Pokrzywy normalnie, tak jak... Jeśli wszystko. Do ogrodu wchodzicie, to tak jak tam, bo mróz taki chwycił, nie? I tak patrzycie, a tam te pokrzywa na tak, no. Te niektóre liście na drzewkach takich zostały. No tak, nie bardzo niespodziewanie, nie? Te jakieś grzybki były jeszcze. To, no po prostu zima w tym roku to... W tamtym bardzo roku, szybko. Ta ostatnia zima. To zrobiła psikusa wszystkim. No, także... ale może szybciej odejdzie też, co myślisz? No, zobaczymy. Są wśród was meteoropaci? Coś czujecie? Coś w kościach łamie kogoś? Oj, mnie bardzo. Mniej łamie? Czy jak nie wiem, naciśnienie? Ale jedna z was pytała mnie w komentarzu gdzieś, czy zimą, czy czuję, że zimą jest gorzej. Tak, czuję, że zimą jest gorzej. Czy jesteś odpalona? Właśnie nie wiem, czy nie wiem dlaczego tak zobacz, jest. Zobacz, nie zjedli do końca? No. Jeszcze tutaj za nie, i czeka, może coś innego. To jest dopiero. Myszko, co to jest? Można to? Można to? No można. Może to, a można to tak normalnie bez. No można. Pić. Tylko wstrząśnij kartonik. Tak? No i sobie do szklanki wlej. A nie chcesz, żeby ci zagrać? Chcesz takie zimne? No, posmakuj, zobacz, czy ci takie smakuje, czy chcesz, żeby ci... Opakowanie zagrać. Bardziej przyjazne dla klimatu. Dla klimatu? Powiem ci, że dla myślałam... Klimatu. No, jeszcze mam tam 6 kilo samych, słuchajcie, jest wątróbek, serduszek i żołądków, nie? 6 kilo ponad. Łopatki jest...
12. Odpaliło kilo? Wszystkim. Tam, no powiedzmy 11 może. Bo dla no i tu kupę mięsa jest tutaj. Ty dasz mi coś powiedzieć, czy będziesz mi się wcinał? Dobra, to sobie... Co za brak kultury w ogóle. Ja mówię, a ten swoje. A zobacz w innych takich programach. Co w innych? No i jak kiedyś miałeś telewizję, to widziałaś też dalej, wiem czy drugiego. Ale ja nie jestem żadna telewizja. No to cię zlikwiduję i pójdziesz spać. I... Nie, ty pójdziesz spać. Się ogłuszę. Bo masz jakieś te nadprzyrodzone moce teraz na noc ci się włączyły. Dobra. Wiesz, no to jest normalnie sok do picia. Pytanie, czy ci będzie smakowało tak? Jak się kupuje takie w butelce tam buraczkowe, czy jakieś, to też się pije normalnie. Bez podgrzewania, ale... Zobacz, ile jest tego. Słuchajcie, bo... Słuchajcie, rzadko mówię, no, słuchajcie. Mówisz, ale... zawsze mówisz. Nie, rzadko mówię bardzo, mówisz. Słuchajcie. Ale tak, chcę was zapytać, jak zróbmy sobie konsylium tutaj, nie? A co jest złego w słowie słuchajcie? No bo w kółko wszyscy mówią, no słuchajcie, bo tak. Zobaczcie. Patrzcie, no, no bo słuchajcie, tak. Słuchajcie, zobaczcie. I a jak co, inaczej? Co scena? To słuchajcie, zobaczcie. I co, jednak lepsze na ciepło będzie? No, nie posmakowałeś? Nie posmakowałeś? Nie, no od razu zaufałem to. Zróbmy sobie takie konsylium tutaj, nie? Ja was biorę, wy jesteście lekarzami. Zróbmy sobie taki konsylium. Nie wiem ilu lekarzy, ale na pewno chyba no, gdzieś tyle, co tutaj na tej dłoni widzicie. Zabiegów, masaży, fizjoterapeutów. Kto by tam nie był jeszcze, no, tam, co by tam nie było. To wszyscy z uporem maniaka. Ten znowu zaczyna ten temat, nie? Do mysze, obsrania, do obrzygania. Mysze wszyscy... Kółko to samo, ja tego słucham, słuchajcie, 4 razy dziennie, nie? Leczą wszyscy na tą... A ja mówię to z kręgosłup. Bo przecież to taki ćwierć inteligent, przecież jakby tam przeczytał w tym opisie, nie? Co ta doktorka tam, radiolog napisała? Wy chyba... Proste takie, no jak konsylium takie, no jak wy jako... Doktorzy, co wy myślicie o tym? Tak. Wszystkie pięty mnie wolą od kręgosłupa. I nogi, i wszystko. A nie zauważyłaś zależności? Nie zauważyłaś zależności? Artur, będziemy ile razy jeszcze gadać na ten sam temat? Dobra. Chciałem tutaj skorzystać z czata GPT tutaj. Wy jako czat mój, jako sztuczna inteligencja. Weź! Żebyście no, po prostu doradzili, no. Nie? Zobaczcie, ile tego jest. To jest sama łopatka. Zaniesiesz to do przedsionka? A weź się napiję. Kobieto. Buraczki są zdrowe. Też te picie buraczki. No już jest na jutro pokrojone. No może jest, ale to... No jeszcze to, co się rozmrazi, wiadomo, nie? Ale już część jest. Zawsze to 14 kilo do przodu, nie? No łopatki jest tam, no... Około 14 kilo. Może nie całe.
Dobra, słuchajcie, ja mam dzisiaj tyle pracy wykonanej, że głowa mała. A teraz? A ty w ogóle masz małą głowę. Mam małą głowę? Mhm. I mały rozum. Że teraz sobie zrobię herbatkę. I sobie wezmę miseczkę. Pomidorka sobie umyłam. I zjem sobie serek z pomidorkiem. Lubię tak. Sobie zjem. Czekajcie. Ktoś tu do mnie pisze. Jakiś nieznany numer. Czekajcie. I pokroję sobie pomidorkę. Włożę tutaj i będę miała do zjedzenia. Ja jestem już w łóżku. I chciałam jeszcze tylko wam powiedzieć dobranoc. Jest 23. Także zgodnie z moimi planami z początku roku idę wcześniej spać. Życzę wam wszystkiego co najlepsze, dobrych snów albo dobrego dnia w zależności od tego co teraz robicie. No i widzimy się pewnie jutro. Pa, pa.